I to zakład, że słyszeliście o takich materacach termoelastycznych albo wysokoelastycznych, prawda? Wiecie, te termoelastyczne powodują, że nasze ciało jak gdyby wpada do środka materaca. Wysokoelastyczny odwrotnie. A tutaj mamy, zobaczcie, ta niebieska część u góry, nazywa się to żelaks. I rzeczywiście przypomina w dotyku i wyglądzie trochę żel. To powoduje, że nasze ciało, kiedy położymy się na tym materacu, nie zapada się gwałtownie, nie jest otaczane z każdej strony tak bardzo dokładnie. Tylko mamy podparcie tam, gdzie to podparcie jest potrzebne, a przestrzeń tam, gdzie ta przestrzeń jest potrzebna. Oczywiście mamy tutaj kolejne komory, które także mają wpływ na oddychalność, można powiedzieć, takiego materaca, na przepuszczanie powietrza. To ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o roztocza, bakterie, żeby one się w takich materacach nie gnieździły. Dzięki takiemu rozwiązaniu ta pianka doskonale dopasowuje się do naszego ciała, do ciała sportowca, do ciała zmęczonego, gdzie mięśnie są były napięte przez chwilę. One się muszą zregenerować, one muszą odpocząć, one muszą zaznać relaksu i właśnie tego typu materac jest idealnym rozwiązaniem dla sportowców. Chociaż w przypadku Thermodynamic H3 tutaj producent sugeruje, że jest to fajne rozwiązanie dla kobiet, które są aktywne sportowo. Moim zdaniem dla mężczyzn też jest idealny, natomiast przejdźmy sobie do drugiego materaca. To zobaczcie, to jest też ProDynamic, tylko H4. Tu można powiedzieć, że ten materac jest przeznaczony już dla mężczyzn. Być może dlatego, że ten pokrowiec jest po prostu ciemniejszy i bardziej męski, ale zwróćcie uwagę, że tak jak w przypadku ProDynamic H3, tutaj także mamy niebieskie przeszycia, mamy niebieski zamek błyskawiczny. No i w końcu, jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego materaca, u góry jest żelaks. Nie powiedziałem Wam wcześniej, że ten żelaks ma specjalne takie zagłębienia i one nie są przypadkowe. One są przemyślane, specjalnie umieszczone w takich miejscach, gdzie nasze ciało wymaga od takiego materaca albo nacisku, albo ulgi. Wszystko po to, żebyśmy mogli się zregenerować po jakimś wysiłku. Tutaj jeszcze ten żelaks wspomagają sprężyny typu multipocket i one także działają niezależnie. Tam, gdzie mają się poddać, tam się poddają. Tam, gdzie mają wypełnić, tam wypełniają. Natomiast z tej strony mamy także specjalną piankę antybakteryjną. Ona jest nasączona specjalnym płynem, który działa antybakteryjnie. Chcę Wam teraz pokazać zalety takiego materaca, jeżeli właśnie chodzi o te sprężyny multipocket, o żelaks. Położyłem sobie szklankę z wodą, ja wiecie, wracam z tyrany po treningu, ledwo żyję, normalnie jestem wykończony, wymęczony. Kładę się w łóżku i w tym momencie i te sprężyny multipocket, i ten żelaks dopasowują się do mojego ciała. I ja mogę się wiercić, kręcić. Nie wiem, jeżeli Wy tak w domu macie, że Wasz partner, partnerka, no niestety w nocy często zmienia pozycję, to jest idealne rozwiązanie. Bo Wy, nawet jeżeli partner lubi się kręcić w łóżku, śpicie spokojnie, Wy tego nawet nie odczujecie. Tak jak ta szklanka z wodą, ona nie drgnie, ona się nie przewróci, woda się nie wyleje. Jeżeli ktoś w nocy musi wstać, żeby napić się jakiejś wody, musi pójść do kuchni, czy to nawet skorzystać ze zwykłej po prostu toalety, spokojnie. Osoba, z którą dzielicie swoje łoże z takim materacem, nawet się nie zorientuje. Chociaż nie wiem, czy do końca to dobrze, że się nie zorientuje, że wyskoczyliśmy na chwilę z łóżka. Nie, no spokojnie. Jak wrócicie do tego łóżka, to wszystko będzie ok, ale gwarantuję Wam, że na takim materacu to przede wszystkim zregenerujecie się, odprężycie, zrelaksujecie i wyśpicie. A dla aktywnego człowieka sportowo właśnie nie ma nic ważniejszego. I to by było na tyle. Oh!